Witam serdecznie. Mierzymy poziom tkanki tłuszczowej na dwa sposoby. No, najpierw prostszy, droższy. Waga Tanita. Ja już mam tu swoje ustawienia. Stary 37, 77. Zważymy się, zobaczymy, a potem klasycznym, o cudownej nazwie V-domierz do pomiaru tkanki tłuszczowej. Zobaczymy, co wyjdzie. Kuleczki poszły. 11,6, czyli powiedzmy 12%. I 81 kg masy ciała. No, mam nadzieję, że to nie jest jakaś tragedia i ktoś, jak tego słucha i ogląda, to nie da potem info: matko, jaki stary, gruby i tak dalej. No zobaczmy. Czwórka, 3,5 kg to są te suche kości, jak to się mówi, i zapotrzebowanie energetyczne 4300. Poziom wytrenowania szósty. 68 kg mięśni. Tak mięsko robimy. No i 59,5% wody. No to jeszcze raz 11. No 12% tłuszczu. Teraz sobie zobaczymy tak naprawdę, co to. O, tu mamy na szybkiego razem z instrukcją z tyłu, czyli procent body fat, tak, waga. Zapomniałem napisać, ile było tej wody. No, w każdym bądź razie poziom sylwetki 6, 1 do 9. No więc jeszcze ujdzie. Tkanka tłuszczowa, ta czwórka, kiedyś była szóstka, więc spadło. To jest bardzo, bardzo zadowalający wynik. A podpowiem, skakanie na trampolinach. Mało męskie? Niekoniecznie. Naprawdę daje czadu zajęcia fitness. No i z tyłu opakowania, oczywiście, żeby ktoś zapomniał, co oznacza co, to mamy też zmiankę. No a teraz będzie hardkorowo, oczywiście dłuższa część filmu, bo no może nawet nie, bo widzę, że połowa. Instrukcja obsługi Metacal V-domierz. Trzeba sobie takim o tutaj, taką maszynką plastikową zmierzyć fałd skórny, który musimy uchwycić w odpowiednim miejscu. Dla facetów to jest dla faceta klatka piersiowa, brzuch i udo, a dla kobiety biodro, udo i mięsień trójgłowy ramienia, czyli triceps. Niezbyt to wygodne, najlepiej jak ktoś nam pomoże. W każdym bądź razie chwytamy od 5 do 8 cm skóry, odciągamy od ciała i mierzymy. No to punkt pierwszy, klatka piersiowa. Bez komentarzy. Moja klatka piersiowa. Łapiemy po przekątnej i mierzymy, ile nam to wyjdzie. Musi się to zgodzić. Wyszło mniej więcej jakieś 12. Mocniej nacisnąć będzie 10. No w każdym razie jeszcze raz zobaczymy, czy jest dobrze. No, no wychodzi 10. 10 takie. Mniej więcej. Zapiszmy. Wyszło 10 mm. To jest fał skórny. Przekątna pomiędzy brodawką a dołem pachowym. No teraz będzie brzuch. Tak, brzuch jeszcze ma swoje małe co nieco, ponieważ te 12% tłuszczu przy 80 kg gdzieś musi być. Domniemywam, że jest na brzuchu. No, miejsce znajduje się o okolicy 2 cm na prawo od pępka. I mierzymy. Wyszło nam tu takie 14, 16. I razy drzwi piszemy 18, co by tutaj nie było, że się odchudzamy i zaniżamy wyniki. I ostatnie, najmniej takie wygodne do łapania jest to udo. Jak udo jest twarde, nie będę golił nóg, no udo jest twarde, to trudno schwycić, ale jakoś tam się da. Próbuję schwycić, troszkę nie bardzo wyszło ten pomiar, ale tam mniej więcej widać, że jest około 18-20 mm. Udko takie mięsne, 20 wpiszemy. No i suma summarum będzie, jakby nie liczył, 48. Zadanie z podstawki zaliczone. Znajdujemy 48 do 50. Będzie 16 dla staruszków w wieku 37 lat. No i 16%. No, troszkę się różni.